dojechaliśmy właśnie. Najpierw kilka stacji metrem, a później właśnie teraz przypłynęliśmy tramwajem wodnym. To jest fajna jazda. Trochę adrenaliny, bo te tramwaje nieźle zasuwają. I przejażdżka taka, ile wyjechaliśmy, chyba za 4 czy 5 stacji tym tramwajem wodnym, kosztuje 11 batów, czyli około 1,5 złotego. I plus jest taki, że nie ma korków. To jest najlepszy, właśnie największy plus tramwajów wodnych. I przy okazji fajna atrakcja, no bo kosztuje właśnie tylko 11 batów. W zależności dokąd płyniecie, bo im dalej płyniecie, tym wtedy dłużej, więcej kosztuje, tylko trzeba wiedzieć, dokąd płyniecie, trzeba powiedzieć panu konduktorowi, bo on wtedy odpowiednio daje odpowiedni bilet i odpowiednio was kasuje. Ale na stacjach zazwyczaj są mapki, więc można sobie sprawdzić, na którą stację chcecie płynąć. Polecam to po prostu jako właśnie atrakcję przyjechać tutaj na przykład na Pratunam. Pod mostem jest wejście i przepłynąć, nie wiem, 10 stacji, co najmniej 15. Nawet do końca można popłynąć, chyba kosztuje za 20 coś batów. Płynie się około godziny czy 45 minut. I tam dalej, jak się już trochę wypłynie za centrum miasta, to jest tak bardziej sielankowo, taka troszeczkę już wioska. Można poobserwować fajnie, jak wyglądają jakieś właśnie życie ludzi wzdłuż kanału. Jest, tam są właśnie jakieś domki, ludzie tam po prostu mieszkają, żyją sobie tak spokojnie poza centrum. Ciekawa właśnie atrakcja. Dojechaliśmy właśnie pod Central World, to jest dosłownie 100 metrów od właśnie od Pratunam stacji. No, nawet widać jakiś jarmark mały, bazar. A teraz właśnie idziemy do Central World. Nie wiem w sumie jak teraz, ale 5 lat temu, czy 6, to było jedno z największych centrum handlowych na świecie. Chyba w top 5, czy na pewno w top 10. Chyba trzecie czy piąte miejsce na świecie pod względem wielkości centrum handlowe. To jest po prostu kosmos. Gdzie będą banki? Przyszliśmy właśnie do Make Me Mango, a to dlatego, że pokaż tutaj. A to dlatego, że mamy tutaj, o proszę, Make Me Mango w Bangkoku, Cocktail Mango, taki, jak to nazwać, kupon, voucher, o proszę bardzo. A dostaliśmy taki voucher, ponieważ korzystaliśmy z Kluka. Kluk to jest taki serwis w Azji do różnych rzeczy, do rezerwowania różnych rzeczy i między innymi też można przez niego rezerwować, kupować karty SIM. Tak samo kupowaliśmy, akurat w Korei nie przez Kluka, bo Kluk był droższy, ale na Tajwanie kupowałem internet przez Kluka, przez kartę SIM przez Kluka, którą odbierałem na lotnisku i tak samo teraz w Bangkoku kupowałem kartę SIM DITAC przez Kluka i odebraliśmy je po prostu na lotnisku w Bangkoku. Na Tajwanie to chyba była w sumie jedyna możliwość, chociaż można też kupić bezpośrednio na lotnisku na Tajwanie kartę, ale przez Kluka wychodziło taniej. Chyba taniej, po prostu zero jakby zachodu, ponieważ wszystko robi się w domu, czy tam gdzieś z laptopa, z telefonu. Zajmuje to 3 minuty, płatność kartą. Idziemy potem na lotnisku do wyznaczonego punktu, pokazujemy kod, pokazujemy paszport. Minuta, dwie, najszybciej to było w Bangkoku, to zajęło po prostu 30 sekund. Pani po prostu zamkniętymi oczami tak po prostu wzięła mi telefon, wyjęła starą kartę, włożyła nową kartę, dziękuję, załatwiony. Minus jest tylko trochę w Tajlandii, ponieważ mają tylko jedną możliwą kartę do wyboru, 8-dniowy pakiet. No to trochę kiepsko, ale za, zaraz ile to wychodziło, 3,90 euro za to płaciłem, czyli około 15-60 zł po przeliczeniu. I to jest na 8 zł, 15 GB pakietu.
patrzyłem takie same pakiety na lotnisku, można było kupić na 8 dni, to kosztowało 300-400 batów, czyli ponad 30 zł, ponad dwa razy więcej chyba, taki na 8 zł, na 8 dni, więc jeżeli chcecie mieć już od razu kartę na lotnisku, potem można ewentualnie kombinować, gdzieś kupować w 7-Eleven, w jakichś tych sklepach firmowych, operatorów. No ale to dopiero po wyjściu z lotniska, bo na lotnisku mają tylko takie właśnie drogie pakiety turystyczne. A w takich sklepach to często jest problem w 7-Eleven, ponieważ oni nie znają angielskiego, często nie chcą sprzedać takich, no mają z tym problem. Trzeba gdzieś szukać jakichś właśnie sklepów firmowych, a tutaj zero stresu, wchodzimy na kluka, rezerwacja, płatność trwa 2-3 minuty, potem na lotnisku dosłownie 30 sekund i mamy działający internet. A później możemy sobie go już na spokojnie po 8 dniach doładować i wybrać jakiś inny pakiet, na przykład na kolejny tydzień, na kolejne 2 tygodnie, w zależności ile będziecie w Tajlandii, już po normalnych cenach. Ja jeszcze tego nie robiłem, bo dopiero jesteśmy ile 3 dni, więc mamy jeszcze 5 dni na podjęcie decyzji, jaki tam pakiet, jaki sobie potem poprzeglądam, wybiorę. A jeszcze ważna sprawa, pod filmem umieszczę Wam link do Kluka z takim linkiem referencyjnym, z moim kodem i jak się z niego zarejestrujecie, to dostaniecie chyba 2,5 euro. Czy 2,70 euro, czyli około 10 zł do wykorzystania na płatność w Kluku. Więc fajna opcja. Zawsze jakiś plus i to jest wygoda. Dostaliśmy już właśnie nasze mango. O kurde, jakby po prostu pić mango. To się zielone źle? Pewnie tak. My mamy to mango smoothie pure. Jeszcze są na przykład różne wersje z jogurtem, z mango jelly, z jakimiś różnymi dodatkami. Też różne rzeczy, ale zobaczcie ile to kosztuje. 115 batów, to jest 15 zł, to jest dosyć drogo. I dokładnie tyle mniej więcej kosztuje właśnie karta, którą kupiliśmy, więc mamy albo po prostu zapłaciliśmy za kartę i mamy gratis mango smoothie, albo ewentualnie po prostu zapłaciliśmy za mango smoothie, a mamy gratis kartę z 15 GB na 8 dni. Więc fajna opcja. I polecamy w takim razie. I właśnie jeszcze raz przypominam, ten link, który jest pod filmem, da Wam jeszcze dodatkowo 2,70 chyba euro. Mango. Dobra. A jesteśmy teraz tutaj też w Central World. Tam zaraz idziemy do sklepu sportowego. Muszę poszukać buty, ponieważ buty, które mam teraz na sobie, jeden z najwyższych modeli Adidasa, jeden z najdroższych i tak dalej, no nie były tanie, ale są, powiedzmy, wygodne i chciałem mieć właśnie, bo my dużo chodzimy, więc chciałem mieć naprawdę super buty do chodzenia. I po 30 dniach, bo kupiłem dosłownie przed wyjazdem, więc były z nami, byłem już w nich w Budapeszcie, no i teraz cały Koreę, Tajwan i teraz kilka dni w Tajlandii, no mniej więcej 30 dni minęło. I pękła mi podeszwa. Co za shit po prostu. Taki nagrałem, nie wiem właśnie co teraz mam z reklamacją zrobić, ponieważ zazwyczaj trzeba po prostu te buty odesłać, bo kupowałem je online w sklepie internetowym w Polsce. Zresztą kolejne inne buty, które miałem na trekkingu w Nepalu, też się popsuły i je reklamowałem właśnie w tym samym sklepie. A nie będę mówił jaki to sklep internetowy, bo to w sumie nie ma znaczenia. Udało się, przyjęli mi reklamację i zwrócili mi po prostu kasę. No ale musiałem te buty odesłać na jakby to na rekonesans do rzeczoznawcy, oni potem to przekazują. A nie wiem jak teraz mam to zrobić, no bo na razie jeszcze w tych butach chodzę, no bo pękła mi tam po prostu pod spodem, a puszczę mam taki filmik właśnie, który im nagrałem, bo wysłałem im po prostu maila, czy da się coś zrobić zdalnie. Więc pokażę wam jak właśnie ten but pękł. Na razie jeszcze mogę w nich chodzić, ale lada moment, nie wiem kiedy, mogą po prostu się całkiem rozlecieć i nie będę mógł już, zostanę po prostu bez butów. Więc jesteśmy teraz już właśnie tutaj, między innymi w Central World, jest tutaj taki fajny sklep z Super Sports. Mają tam różne fajne, duży wybór butów, idę właśnie jeszcze pooglądać buty. Mniej więcej już jestem na jedne zdecydowany, ale jeszcze chcę tutaj po prostu duży wybór jest pooglądać. No i muszę kupić buty. Te, nie wiem, czekam jeszcze co mi odpiszą, bo jeszcze mi nie odpisali, dopiero wczoraj wysłałem maila.
W najgorszym wypadku po prostu wyślemy do Polski paczkę. Przy okazji wyślemy jakieś tam kilka rzeczy, które nam nie są już potrzebne, jakieś cieplejsze. Może jeszcze jakieś pamiątki wyślemy, coś nakupimy. I dopóki jeszcze jesteśmy w Bangkoku do soboty, to wyślemy stąd paczkę. I potem, nie wiem, ta moja mama na przykład prześle to już do tego sklepu, już lokalnie, te buty. I no nie widzę możliwości, żeby mi po prostu tego nie zareklamowali, no bo to ewidentna wada. I to nawet dwa buty mi pękły, i lewy, i prawy, no to po prostu jakiś shit. No nie wiem, straszne, no. Kupiłem naprawdę dobre buty z myślą, że będą mi dobrze służyć, a tutaj, no, nie mam teraz same problemy przez to. No i to jest sklep, zobaczcie, to po prostu jest, można po prostu zostać z zawrotu głowy, ile tu jest butów. Nie widziałem już takiego sklepu w Polsce z takim wyborem. Cały sklep sportowy. Na obiedzie jesteśmy też tutaj w Central World, jest tutaj taki food, Central Food. Mnóstwo właśnie takich malutkich knajpeczek. Malutkich knajpeczek, można sobie w każdej wybrać, co się chce do zjedzenia. My jemy dzisiaj w Little Hong Kong. W Little Hong Kong mają tutaj różne fajne rzeczy. Ja mam zupę, to jest wieprzowina. Sporo tej wieprzowiny i z makaronem. A Kasia ma chicken, Sichuan chicken rice. Sichuan chicken rice. Czyli to jest taki chicken rice, tylko że z specjalnym sosem, który Kasia mówi, że jest bardzo dobry. No, wygląda fajnie. Moja zupa też wygląda fajnie. Kasi rajs bardzo tani, 55, mimo że jesteśmy w centrum handlowym, klimatyzacja pięknie, ładnie, czysto, wszystko, 55 batów. Moja zupa jest trochę droższa, kosztuje 75 batów. Ale dobry ten kurczak. Mocno pikantno. Ale też właśnie czuć nutę tego samego sosu, co jest zawsze, nie? To jest chyba trochę imbirowy, trochę jakiś taki on sfermentowany. Z czosnkiem na pewno. A ten sos tutaj, co masz jeszcze w miseczce? Co to jest? Nie wiem, jak jest. O, dobry. Ale to jest mega, mega dobre jedzenie. A moje? Wieprzowinka. No, to jest żarełko. Ale jedzenie mega dobre. I w centrum handlowym, klimatyzacja, wszystko na najwyższym poziomie. Jedno z najlepszych centrów handlowych na całym świecie. I tutaj można zjeść obiad. Kasia je za 7 zł obiad. Ja jem za 9 zł obiad. No to jest w Bangkoku po prostu w Tajlandii niesamowite. Są tutaj dostępne różne kuchnie, no i takie troszeczkę droższe, o, to nawet nie jest tak drogo, mogliśmy tutaj zjeść. To są fajne, ale chociaż nie, to są głównie seafoody, to może jednak nie. Mnóstwo różnych fajnych rzeczy, ale tu mają fajne sosy. I takie zestawy można sobie tutaj zamówić. Tutaj też różne jakieś fajne rzeczy. No tutaj po prostu jest zawrót głowy. Ta wieprzowinka jest pyszna. O, i owoce morza. Ceny są całkiem znośne. Naprawdę jest tutaj bardzo pozytywnie cenowo. Biorąc pod uwagę, że tu dostajecie taki talerz owoców morza. O kurde, no to jest po prostu genialnie. Dla mnie tu jest za dużo się dzieje. Ciężko się na czymś skupić. Znaczy no, pod tym względem to tak, bo jest za dużo tych ludzi, za dużo to centrum handlowe, to jest po prostu kolos. Ciężko się to połapać. 8 pięter, jesteśmy teraz na 8 czy na 7? Na którymś tam, chyba 9 pięter. Masakra tutaj jest. Znaczy w takim i pozytywnym i negatywnym znaczeniu. Ale mówiąc o samym właśnie tym food courtie tutaj, food center, Central Food Hall,
To kosmos, 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 kosmos. Tyle tutaj pysznego jedzenia i tak jak właśnie widzieliście, naprawdę bardzo rozsądnych cenach. Bangkokskie korki. I jesteśmy z powrotem już tutaj na promie rzecznym. Zaraz mam nadzieję, że jakiś będzie w naszą stronę płynął. No to jest ostatnia stacja, prawda? Nam to jest ostatnia. To znaczy chyba ostatnia i potem... A nie, nie ostatnia. Już nie pamiętam, to jest chyba jakaś przesiadkowa stacja. Promy chyba tutaj właśnie dopływają i pływają w drugą stronę, lub po drugiej stronie mostu w drugą stronę chyba pływają. Ci panowie w kamizelkach pełnią rolę i takich właśnie obsługujących właśnie przy cumowaniu, na każdym przystanku, i zbierają też pieniądze. Chodzą tutaj wzdłuż po burcie, tutaj po burcie, i przez tą szparę po prostu każdego zaczepiają, żeby zapłacił za bilet. Więc tak jak i w zwykłym autobusie, po prostu wchodzimy do autobusu, czy wchodzimy do takiego tramwaju wodnego i po prostu sobie siadamy czy stajemy, gdzie jest nam wygodniej. A pan, tak jak w autobusie właśnie, i tak tutaj po prostu pan konduktor, pani konduktor do nas podejdą i nie obawiajcie się, nie ominą was, żeby pobrać od was opłatę. Ale autobusy i takie promy są mega tanie właśnie. Czasami autobusy nawet poniżej 10 watów kosztują. Jesteśmy właśnie na kolacji niedaleko naszego apartamentu. Na ulicy jesteśmy. Pijemy dzisiaj tom yum. Ja chyba nigdy w życiu jeszcze nie jadłem tom yuma. Mamy tu jakieś różne różności. To jest chyba jakaś wątróbka. Tu jakieś bole. Miało być z porkiem. Myślałem, że będzie tylko z porkiem, a są różne różności. Jest z porkiem. Mhm. Jest i jajko. Jest tutaj wszystko i makaron. No wygląda na bogato. I pan zrobił dla nas specjalnie średnio ostre. Zupa jak smakuje? No smakuje tak jak tom yum, czyli kwaskowata, bardzo intensywnie czuję kolendrę. Nie wiem, czy nie jest troszeczkę z mlekiem kokosowym, bo jest taka zabielona. Jest taka kwaskowata właśnie, lekko, słodka. Trudno nam to opisać, no nie jestem w stanie opisać takich smaków. Jest ogólnie dobra. Więc wydaje mi się, że pierwszy raz jadłem w życiu tom yum. Kasia chyba drugi raz. I wydaje mi się, że to było dużo lepsze niż to kiedyś jadłaś chyba w Chiang Mai. Ogólnie zupa bardzo dobra, z makaronem, z jajkiem, tak na bogato, tam różnych jakichś różności powkładane. No to plus i minus, bo ja nie lubię jeść rzeczy, których nie wiem co to jest. A było mnóstwo jakichś... Tak, tą zupę rozkładał na czynniki pierwsze, po prostu wszystko. Znaczy ogólnie większość bym zjadł, właściwie prawie wszystko zjadłem, ale znaczy zjadłbym, tylko nie chciało mi się wybierać, ponieważ było tam mnóstwo kolendry. I na sam koniec właśnie wszystko było zmieszane z kolendrą i nie chciało mi się już tego grzebać, więc trochę zostawiłem. Mięso było takie, no nie, trudno powiedzieć, chyba było. Miało być z wieprzowiną, był chyba jakiś jeden kawałek wieprzowiny, reszta to jakieś bole.
jakieś różne takie dziwne rzeczy niezidentyfikowane, ale nie były jakieś obrzydliwe bardzo, zjadłem większość, więc w sumie gdyby nie kolendra, to byłbym bardzo zadowolony z tej zupy, a że właśnie przez tą kolendrę, no to musiałem się trochę nagrzebać i jestem tylko średnio zadowolony. I za dwie osoby jeszcze plus cola, bo zupy były po 60 watów, plus cola pewnie 17 wyszło, to w sumie wyszło 137, czyli coś około 15 zł za dwie osoby. Bardzo się ucieszyli, że tam przyszliśmy, byli no po prostu bardzo zadowoleni, bo chcieli nam pomóc, zamówić i tak dalej, bardzo mili. Kuba? Tak, oni są zawsze uśmiechnięci. Tak, oni są tacy bardzo weseli. Jesteśmy jeszcze w Big C, które jest dosłownie koło nas. Tutaj na dziale na przykład z wypiekami są fajne rzeczy. Tu są porobione jakieś takie pakiety, no niezłe przeceny. Bo dwie rzeczy, które nie wiem ile pojedyncze kosztowały, ale jedna rzecz kosztowała 34. Obie teraz chyba kosztują 27 w pakiecie jeszcze z czymś gratis. Ja prawdopodobnie skuszę się na to. To kosztowało co? Aż 84. Teraz kosztuje 50. I w pakiecie jeszcze z takimi tartaletkami, które kosztowały wcześniej 50, więc chyba wezmę to. I to jest mnóstwo różnych jakichś właśnie rzeczy poprzecenianych, na przykład pizza przeceniona, dwie pizze, tutaj jeszcze jest w środku jedna pizza, taka mniejsza. I to wszystko za 30. Kasia zastanawia się nad durianem, a też są poprzecenie. Ja uwielbiam. Też są po przecenie. Nie chcesz? Ale w Tajlandii duriany są stosunkowo drogie. Tutaj też jest fajny dział, nad którym się zastanawiałem. Też są fajne przeceny porobione. Sushi. Dosłownie prawie za grosze. I tutaj jeszcze są też fajne sushi, też niezłe przeceny są. Ze 139 na przykład na 79. Albo to są sashimi chyba, tak? Takie? Nigiri. A nie, sashimi. Z 225 na przykład na przesunie na 171. No, promocje są naprawdę kosmiczne.